Simoneczku, cześć czołem, czeski solitarny, gramy live w Granded. Jesteśmy koło tego starty drewna i trzeba by było wrócić do domu. Trzeba by było wrócić najlepiej do domu. Z tym, że kusi mnie strasznie, żeby sprawdzić jeszcze, bo patrzcie, tutaj po siekierze, tak naprawdę po tym drewnie, można wejść na siekierę i chyba przejść tam do góry, nawet na tą płachtę. I to by było takie super, tylko że mamy gluty, kurczę, trzeba było też sprzęt zrobić sobie. Bo mamy, no, na Morgenstern jeszcze nie mamy, musiał sobie gumy poszukać tam. Jedna wiem, że mi spadła pod ten, pod stół, jak tam próbowałem wydobyć. I byśmy mogli sobie na przykład tego słonego Morgensterna zrobić i do tego nowią siekierę. Siekierap. I to by było takie dosyć fajne ulepszenie, tak naprawdę. A jeszcze się tak zastanawiam, bo to manierkę. Aha, dobra, sznur skłaczków tego i skóra poczwark tych rzeczy, to my jeszcze nawet nie wiemy, gdzie one występują, tak naprawdę. Dobra, to co? Właśnie, bo jakbyśmy przynieśli siekierę, to też te drzazgi byśmy mogli sobie porozbijać, porozkminiać, jak one działają. Ale mnie strasznie, strasznie mnie interesuje jeszcze tutaj. Sprawdźmy może chociaż. Ja do tego pojemnika można wejść? Czy one? A nie, one pewnie się rozsypało tam na dole. No te doły też ciekawe, tylko że tam chodził ten... Te bydlackie skarabeusze. No właśnie, tutaj patrzcie, mamy na przykład drzazgi też, nie? Które byśmy mogli sobie już tym toporkiem zbierać. No i pod tą siekierą? Na tą siekierę? Idziemy tutaj. O. A, to pszczółka. Na szczęście. Tu coś słyszę w ogóle. Patrzcie, co ja tam widzę. Ale tu też pod nami jakby było też. Aha, tylko że my tam nie doskoczymy z tej siekiery. To jakby pod nami coś było. To mnie też interesuje. No dobra, chyba najważniejsze teraz wrócić do... To są murwki chyba, nie? O nie, czekajcie. A co, nie mam żołnierza oraz tego? Ale patrzcie, ile tam jest na tym stole jeszcze. Znaczy to w ogóle to nie stół, to chyba weranda jest, nie? Tam jeszcze jakieś ile rzeczy jest, no dobra. I tak jeszcze zastanawiam się. O. Tam jakby coś jest też. Dobra. Niemniej jednak. To te mrówki tam hałasują, dobra. Tam, że coś pode mną jest tutaj. Niemniej jednak. Najlepiej. Jakbyśmy wrócili do domu, byśmy też mogli sprawdzić, jak zrobimy siekierkę, co z tych... Z tej rozety wypada o z tego. Bo będziemy mogli w końcu też to... Tap? Co? Opens back? Co? O co im chodzi? Nie wiem. Jakby słyszę ciągle te... tu na... Nie, w sumie to tutaj, o. Ej, woda, czekaj. Tylko ja tutaj, jak ja to będę chodził, to tutaj jest... Paskudnik żuczkowi.
On gdzieś tu wchodził ciągle. On jest, kurde, dosyć silny i jakbyśmy może tego Morgensterna mieli, to łatwiej by mi go było pokonać. No ale to trzeba by było pierw... O nie! O nie! Dobra. Ła! O ty gnoju, ty. No nie! Dobra. Mam cię. Gnoju, ty. Jedyna trudność właśnie z tych... z tymi larwami jest to, że... że tutaj jest dużo trawy. I potrafię... Tak się zastanawiam, czy przy tym świetle coś tu będzie, ale razi w gały. Światło nosisz je w sobie. Co ja tutaj mam? Mam tutaj różne rzeczy. Właśnie, może tutaj sobie skoczymy? Czy do grilla, aż będziemy szli? Właśnie, ciekawe jest... A nie, w sumie nie ciekawe, bo ja bym jeszcze pod ten stół sobie zajrzał, czy ta guma tam gdzieś tam jeszcze leży, która powinna spaść na dół. Tylko, że tu też się... Takie odgłosy tutaj. Bo też jestem ciekawy, czy tutaj byśmy coś znaleźli. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Patrzcie. A? Wiedziałem, że tutaj coś musi być. Przecież nie o takiego grilla walczyliśmy. Ja bym sobie też ulepszył tą kuszę naszą. Bo pomimo, że kusza jest z drugiego poziomu, to jednak... Ła, o Jezus Maria, napijmy się za to. To jest w ogóle coś fajnego. Karbon, węgiel. I tak, zamiast iść do domu, to mi się teraz łączy gen. Tu jest ta siedziba śpiącego pająka. Gen zwiedzania, nie? Ale na przykład byśmy mogli się tutaj napić. O! Wody. Tam jest ta cała weranda. I tam jest te krzesło. I wydaje mi się, że tam gdzieś w okolicach tego krzesła by można było coś znaleźć. Ale dobra. Idźmy. Ale czekajcie, bo to jest to miejsce, gdzie można wejść do górnego ogrodu. Tak, jest się zdałem, czy... Patrzcie, bo tutaj jest takie... Kurde... Ja bym tutaj dużo jeszcze chciał pozwiedzać. Ale trzeba wracać do domu. Trzeba wracać, pozbierać gumę. Nie wiem, czy ja mogę tutaj sobie zeskoczyć. Mógłbym na przykład... O, a w ogóle tu jest tutaj... Zejście? Może tu coś gdzieś jest. A, i zaraz trafimy na tego pogońca, który będzie wracał do domu. Znając moje szczęście, nie? Zróbmy go w bambuko. Zróbmy to tak. Cyk. A, tu chyba go nie będzie. Mam nadzieję. Ja mam, o właśnie, bo ja bym sobie mógł zrobić bandaże też. To? A, dobra, pszczółki.
Sługę daję sobie lata. Ile tutaj muszek? Bo zobaczcie, zgasła lampka. Te muszki. Robię migrację. Dobra. Zróbmy sobie tutaj punkt odrodzenia. I zejdźmy tam, są schody. Jak człowiek po prostu, nie? A właśnie, bo ja chyba już nie... A nie, jeszcze mam jedzenie. Czy mam dwa kotlety? Spokojnie. A, chciałem bandaże zrobić. Aha, bo tu coś się zepsuło też. Dobra. Sobie wyrzucimy. Albo chociaż na razie mamy miejsce, to nie musimy wyrzucać. Ale zróbmy sobie... Tak. I dajmy sobie te bandaże na tutaj. Nawet bym mógł jeden użyć sobie, cyk, bo one tam pomału działają, ale działają przynajmniej. Dobra. Wiem, że bym mógł sobie zrobić linę, tylko dla mnie teraz... O nie, tu jest ta tarczówka. Smrodziuch. Tylko ja chciałbym sobie właśnie sprawdzić, gdzie ta guma nam spadła, upadła. Upadła guma. O! Tu jest jakaś jeszcze guma. Też. Szósteczka. Bo gumy potrzebujemy, żeby zrobić sobie Morgensterna. Cyk. Cyk. O Jezu, ale te gumy się to... Czy wy to widzicie? Co ja? Pod gumą coś się chowało? Dwa złote ząbki. W tym odcinku już zebrane. No dobra, to jeszcze, może jeszcze gdzieś guma? Nie ma gdzieś gumy jeszcze? Nie było czasem gdzieś tutaj tej gumy jeszcze też? W tym słoiku? Bo ja bym chętnie pozbierał w takim razie. Jest to. Tu był też jakiś ząb. Pytanie, czy tu jakieś gumy też nie było, ale chyba nie. Chyba nie. I teraz tak, o, czekaj, ta guma się odnowiła? Ja ją tutaj zrzuciłem raz. Kiedyś. Tu i ona spadła w dół. Tutaj. Nie mówcie mi, że ta guma po prostu zginęła. Ale bzdura. Tu. Jest tu coś gdzieś różowego? Ile mam tej gumy w ogóle? 4. Trochę mało. O, tam. Gdzie wściekła Biedronka. Ja żartowałem, ja tu żadnej gumy nie zrzucałem. No właśnie, czy jakbym tą gumę, bo ja bym wtedy nie musiał też iść pod werandę, tamtą stronę, gdzie tam był ten kiedyś śmierdzący biom. Tylko jakbym pozbierał sobie tutaj gumę, co mam nadzieję nam się uda. Tu też jest guma, nie? One są w takich czasami dziwnych miejscach, że trudno się do nich dostać. To ja bym sobie po prostu wrócił do domu, jakbym zebrał tutaj gumę. O, cześć. Spokojnie śpij sobie. Chyba, że ta guma gdzieś tutaj padła? Nie. No ja zbierałem tą gumę tutaj. Tutaj to tutaj wchodzimy. O. Ła. Dobra, nieważne. Miam, soczek.
I Gumencja tutaj, proszę bardzo. No jestem prawie pewny, że ja tutaj zebrałem tą gumę raz. Ale być może one się faktycznie w jakiś czas... O właśnie, bo ja tak skakałem nawet tutaj. Cyk. No. Patrzcie, i one wpadły tam do wody. Te gumy. Mało by brakowało i ja bym wpadł. I to niekoniecznie do wody. Dobra. Weźmy sobie bandaż. Idźmy w takim razie do tej wody, dosłownie pod tym miejscem. Pozbierać sobie tą gumę. I śpij sobie spokojnie. Tyk. Gdzie byśmy jeszcze mogli... Wiem, że te miejsca, gdzie my byliśmy, tak więc no tam, gdzie to było niby zasmrodzone, to wiem, że byśmy też mogli jeszcze odwiedzić, bo tam było te wejście z tymi pająkami. Tylko kurczę, ja się zawsze obawiam, że w tych wszystkich wejściach z tymi pająkami tam będzie na nas czekać ta... Pogoniec. A ja na pogońca to tak... Nie jestem jeszcze gotowy. Chociaż jak teraz będę miał tu już te takie lepsze bronie poziomu trzeciego, jak jeszcze będę mógł sobie zrobić z nich pikantne. Czekaj, czy to będzie gdzieś tutaj. Pikantne bronie. Bo będziemy mogli tymi sztabkami ulepszać sobie, nie? W jakiś sposób. Gdzieś tutaj? O, jest. A tylko jedno? Słabo. Tak, czyli jak zbierałem wtedy, to znikło. Słabo, bo słabo ta guma, ale... Ale jest wystarczająca ilość, żeby... zrobić sobie Morgensterna, bo chyba potrzebowałem 5, nie? I nawet chyba jeszcze jakąś mam też gdzieś w skrzynce. Dobra. Gdzie jest teraz ta łopatka? Ej. Zawsze mam problem z znalezieniem tej łopaty z powrotem. O, tam gdzieś, w tamtą stronę. Jestem ciekawy tylko jednego. Czy jak teraz wrócę do chałupy, to czy nie będzie jakiegoś ataku? Te ataki. Chłopaki i ich ataki. Cyk, na łopatę. Cyk. A zmęczyłem się aż. Cyk. Nara. Jak lacy sobie osa tutaj lata. Na szczęście jak tutaj na dole jestem jeszcze, to one na nas nie atakują. No są agresywne tam, bardziej u góry chyba. Tam jest kurde cały ogród górny do zwiedzenia tak naprawdę. Właściwie to tutaj w sumie jakbyśmy się dostali na tą werandę, to też jest pewnie dużo do zwiedzenia. Tutaj te ziemie zepsute. Tam też gdzieś muszę na kamieniu tym zrobić znacznik. Mamy taką misję w sumie. I cyk. Dzień dobry. W końcu jesteśmy w domu. I tutaj. Op. Dzień dobry. Dobra. Cyk. A, widzę, że... Dobra, róbmy to. To. I... To.
to i to. I teraz tak. Cyk. Topór termitów. Morgenstern. Na razie weźmy go tutaj. A młotek damy tutaj. Łopatkę. Zostawmy może to tu. Młotek tu. I siekierę tu. Albo odwrotnie. O. I łopaty. I to są takie najpotrzebniejsze mi rzeczy. A teraz tak. No młotek byśmy mogli odłożyć. Cyk. Tylko nie wiem, czy... Czemu młotek odłożyć w ogóle? Ja pierdzielę. Siekierę byśmy mogli odłożyć. Tylko mam nadzieję, że... Tak. Nie zrzuca siekiery tej innej. Części robali. To mamy tutaj... Ta. Larwa. A larwy chyba nie lubiły tych cięć. Gdzie? Z której strony idą? Idą. Mam cię. Cię naciągają. To nam coś tutaj atakują gdzieś. Czy one gdzieś coś walą? Gdzie one? Gdzie one są? Są tu. O nie, tu jest ta złej mrówki. Ty, spokój. Spokój się. Masz, kurde, ty łajzu. Dobra. Czyli taka... Musiał sobie zrobić też tą reperturkę, czy coś takiego, żeby naprawić rzeczy. Spokój. Tak myślałem, że mnie zaatakują te łajzy. Dobra, odłożono. Kolec larwy. Kolec larwy. O, mamy za dużo tutaj ten. Zatopiona kość. Dobra, zatopiona kość byśmy dali sobie do wodnych, a kolec larwy tutaj, nie? Wodnych, o cyk. Dobra. Możemy z powrotem sobie tą łopatę tutaj dać. Teraz tak, by można było sobie przede wszystkim weź to. Niech się sznury robią, bo sznury zawsze na propsie. Tak, weź wszystko. Niech się robią te potężne też kawały. Grzybowa papka? A. Dobra. Jak to wygląda z ulepszeniem, powiedzmy, Morgensterna? Krucha osełka. No to wiadomo. Możemy z ręki zrobić. Tu chciałbym przede wszystkim ulepszyć nasz
naszą kuszę. Potężny kawał. Dużo potężnych kawałów będzie potrzeba. Ale to myślę, że to jesteśmy też w stanie zrobić. Jak wygląda bandaże? Mamy sporo tego, mamy sporo tego. Możemy zrobić raz, dwa, trzy... 15, a ile możemy mieć w staku? Chyba 25, nie? No to, aha, chyba tylko 15 możemy mieć w staku. Dobra. No to to mamy. Mamy, możemy też zrobić miecz czarny mówkę, to się chyba nie opłaca. To byśmy mogli też zrobić, patrzcie. Gdybyśmy mieli jeszcze kleszcze mrówko lwa. Tylko wielki miecz? Nie, chyba nie chcę. Miętówka. Miętówkową maczugę by się bardziej opłacało. Tu się robi, wszystko się robi. Pięknie. Zrobiłbym sobie więcej tych pomyli. Też. Bardzo. Aha, dobra, tylko muszę sobie... też ręcznie zabrać ten, o, to. Cyk. Wytwórz. 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 Cyk. Więcej tych zielonych. Cyk, cyk. Do testu. Z tego, proszę. Dobra, mamy 15. Tyle w staku zmieścimy. Resztę odłóżmy. Bandaży też mamy sporo. Mamy też jedzenia sporo. Nie, 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 nie. Tak, o, w ten sposób. Zjedz. I bym sobie... aha, dobra, jeszcze bym sobie topór ulepszył. Przecież też można nim walczyć, nie? O, i tu już można sobie wybrać... jakiego smaku byłby ten topór. Co jest ekstra, tylko bym musiał sobie to jeszcze przemyśleć. Ulepszyliśmy sobie uszę, ulepszyliśmy sobie topór, ulepszyliśmy sobie też Morgensterna. Czy ja mogę sobie ulepszyć jeszcze o to? Pewnie, że tak. Tylko potrzebujemy kruchej osełki, mam nadzieję, że mogę. Mamy materiały na te kruche osełki. Cyk, cyk, cyk. Krucha osełka też. Ale mamy też jeszcze tutaj. Bo kruchą osełkę, widzicie, można robić też z materiałów tych kolców lawy i z soków. Co jest fajnym odpowiedzią. Że trzeba by było w końcu też ulepsz. No, kolec komara też będzie nam tutaj pomagał w walce. To bym odłożył tą broń tą, bo zajmuje mi tylko miejsca i nie używam. Czy będzie potrzebny? No kurczę, właśnie nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzeba też... mógłbym sobie zrobić więcej z czałów też. Cyk, cyk. Bo nigdy nie wiadomo też, kiedy będzie potrzeba... raz... aj, dobra, nie. 5. I 5, dobra. O Jezu, ja sobie zrobiłem tego... dobra, za trochę za dużo. Nieważne, never mind. Czy ja bym mógł na przykład podłączyć
A nie, dobra, ja mam podłączone. Tak więc obroniliśmy się przed rowerowami. Właściwie to zaraz się zrobi ciemno. Zaraz będzie ciemny. A to możemy się tam przespać na miejscu też, nie? To nie ma to tamto. A zróbmy sobie może jakieś jedzenie w takim razie. Kondycja w ataku nawet. To będzie w sumie nawet fajne. Te trzy takie kotleciki sobie zrobimy na drogę. Tu jeszcze mamy jeden. Ale jak widzicie, bym potrzebował też te Braise Cherry. To kiedyś może jak pójdę po żałędzie też pozbierać sobie znowu. To też pozbieram te... no, jak to się nazywa? O, mamy też potężne kawały. Potężne kawały to tutaj. Bo ja bym sobie ulepszał bardzo tą kuszę, chciałbym ulepszać. Chyba, że coś będzie lepszego niż kusza do strzelania, ale tego nie wiem. Chociaż nie wydaje mi się, bo co by mogło być jeszcze oprócz kuszy? No mógłby być jakiś łuk lepszy, ale... szybszy, refleksyjny, kurde, długi łuk czy coś takiego. Ale to i tak wydaje mi się, że kusza i tak by była lepszym wyborem. Moglibyśmy chyba zebrać też grzyby. Nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie są gotowe. Dobra, to co? Lecimy po posiłki. I lecimy w nocy chyba do tego tej miejscówki, gdzie... pod termitami. Pod termitami. Bo raz, że będziemy mogli drzazgi w końcu wydobyć. Może byśmy się jakoś dostali tam na samą górę tej starty drewna? Właśnie, zobaczmy tylko jeszcze jedno, bo muszę sobie przypomnieć, co działało na termity. Termit wojownik. Kucie i słone. Czyli teoretycznie rozbijanie i słone. Proszę bardzo. Na tego czarnego chrząszcza by nas Morgenstern teraz ten nowy był dobry. On, to jest słona. O, czyli ta maczuga działa na... Zarówno ten mieczyk, który mamy w łapie, i maczuga powinny działać na te termity. Tak więc idźmy, sprawdźmy, rozbijmy trochę łupów na naszą wieżę Babel. Cyk. O. Voila. Ależ to pięknie. Będzie jeszcze piękniej. Jak tą wieżę widać, jak wyrasta z tych. Jak się rozglądam jeszcze po okolicy. Czy na przykład nie znajdę czegoś? Zaraz mnie pewnie komary zaczepią. Ta. Dlatego krasnala też coś się by nie opłacało. Gdzieś po coś. Łoki. O nie! Prosto na larwę. O ty gnoju. Dobra. Ale widzę już różnicę, już lekką różnicę widzę w o zadawaniu... A, tu jest, mam odrodzenie, dobra. W zadawaniu obrażeń, że jednak ulepszenie tej kuszy coś dało. To właśnie jest bardzo dobre. Bardzo lepsze. To była zemsta za atak na naszą bazę. Dobra, idziemy stąd. Nie znam, czy też tutaj na przykład nie warto czasami gdzieś pozaglądać. Gdzieś ten... Czy czasem w tym węglu jeszcze gdzieś czegoś nie ma.
No ten węgiel będziemy też zbierać pewnie kiedyś, jak będziemy... No bo potrzebujemy na pewno do tej manierki super fajnej. Tylko, że tą manierkę super fajną to jeszcze musimy jakieś kłaczki znaleźć, tak? Jakieś inne tam rzeczy. Czy ja wziąłem w ogóle? Wziąłem. O, jest larwa, patrzcie. Masz mordę. Masz. A masz. A miałem sprawdzić, co nam z tej rozety wypadnie. Bo też mamy ją pod domem. Weźcie, wypróbujmy nasz nowy toporek. Zobaczmy co. Czy z tej rozety jakiś nowy materiał wypada, czy to tylko będą... Nie no, jest coś nowego. Kolczasta rozeta. O, jeszcze to jakieś odgłosy. To jest do zbadania. Jest. Dobra, to zbadamy sobie. Wiecie gdzie. Na tym pieńku z siekierką. A my też mamy siekierkę, tyk, więc jest spoczko. Nie chciałbym walczyć na razie chyba z tymi dużymi. Co to? Aha, to jest ta rozeta tam spadła. Zmiętówka widzę. Ciekawe, czy to można gdzieś pod ziemię tutaj wejść w takim razie? To jest koniec? Nie, to jest koniec tej. Miejscówki. Chyba nie chciałbym walczyć na razie z tym czarnym szczem. O, cześć. O, nie trafiłem cię? Nie, no trafiłem cię. Masz przecież... Dlaczego? Co? Jak? Ty to zrobiłeś? Zła biedronka. Bardzo zła biedronka. Very zła biedronka. Tu jest już... Oho. Gdzie ty jesteś? Jezus! Ty kurde! Oszukisto! O-o! O-o! Dobra, mam cię. Mam cię. Ja już prawie nie mam, ja prawie miejsca. Za dużo tych kotletów wziąłem chyba. No i też mam dużo tych bandaży. A, użyjmy, bo mamy ich dużo. O, cyk. I już. Wiecie, bo tutaj właśnie, tutaj pod tym często chowa ten grabąszcz. Teraz go nie widzę tutaj. Mam nadzieję, że on nie chodzi sobie gdzieś tutaj na zewnątrz i nie robi sobie zadymy. O, strzała. Znalazłem strzałę przynajmniej. I tutaj mieliśmy swoje spanko zrobione. Gdzie ja to zrobiłem właśnie? Albo z tamtej strony? No nie, może tu mi coś rozwaliło te spanie. Serio? Ej, ja miałem zrobione tutaj spanie, nie? A jest tutaj, dobra. Już myślałem. Zapomniałem, że z tej strony zrobiłem. Dobra. Ustawiono, punkt. Idźmy przeanalizować rozetę i podejrzewam, że też drzazgi będę mógł przeanalizować. Sobie od razu przy okazji. Niam, niam, niam. Okidoki. O, widzę cię. Ona nie może wchodzić na to. Ale jajca. Ciekawe, czy inne robale też nie mogą na to wchodzić. Czy mamy tutaj jakąś drzazgę? Bo to bym też pozwolił. O, jest. Aha. Nowy surowiec. O, drzazgi, drzazgi.
Dobra. Przebadajmy to, co mamy nowego. Cyk. Rosetta. Wybuchowa rzepołapka. Trójkątna rozeta. Nowy budulec. O kurde. A drzazgi? Drzazgowa strzała. Nowy rodzaj strzał. Jeszcze mocniejszy pewnie. O kurde, to drzazgi trzeba będzie zbierać. Do pojemniczka. Ja bym jeszcze się przeszedł. Nie wiem, na ile będę bezpieczny. Tutaj. Bo tam było takie wejście do czegoś. I to było właśnie tutaj, o gdzieś. Ja bym sobie to chętnie sprawdził. O. Właśnie o to mi chodziło, nie? Pójdziemy tu z góry. To jest rozwalone. Oho. Wygląda na to, że chyba będziemy musieli tu stąd... Wyjdziemy jakby z drugiej strony. O! To? No tak, tylko że my młotka jeszcze nie mam na trzecim poziomie. Ale to będzie wiadomo teraz. Dobra, wiecie co? Ja bym chyba się jednak poszedł przespać pierw. Chociaż jak będziemy wchodzić przecież do środka... Kurde, no i właśnie to jest teraz znowuż to, nie? Bo no mam pochodnie. Mam pochodnie. Mamy Morgensterna. Czy my jesteśmy bezpieczni? Tak sobie asając. Tutaj. Czyli generalnie chodzi mi o wejście do środka tutaj, nie? Mam nadzieję, że na plecy nam nic nie wyskoczy tutaj. Dobra, idziemy. Trudno. O, już jest. O! Dobrze. Nie są takie trudne te termity faktycznie. Co tylko, żeby nie wyskoczyło na mnie z trzy takie albo więcej, tam się coś świeci. Już mi się podoba. O, oho, oczywiście wykorzystamy. O, dobra, zjedzmy sobie może tu jeden posiłek. Weźmy sobie, użyjmy jednego bandaża. Idziemy dalej w takim razie. Tu się coś świeci. Pięknie. A, to jest tylko wejście wyżej. I co, my z tej po prostu lokalizacji po prostu możemy sobie iść wyżej? Dobra, nie! Nie. Chyba tak. Najgorsze jest to, że... Nie mam miejsca. No właśnie. Chyba niepotrzebnie sobie wziąłem maskę gazową i te inne... O. Podejrzewam, że tutaj będzie można... po prostu wejść jeszcze wyżej, o. W ten sposób. Kolce to ja sobie zbieram, bo... Nie! O, dobra. Dzięki. Poczekaliście. Te drzazgi sobie zbieram, bo... będzie można sobie robić z nich... strzały. To na pewno... nam ulepszy...
usprawni. Duże komary, chyba. Nie chyba, tylko na pewno. Gdzie ja tutaj mogę chodzić? Mogę prawie wszędzie, tylko... Zastanawiam się... Zastanawiam się tylko jedno, czy... Cię zaraz nie natnę gdzieś... Na... ekwipunek pełny. Zużyjmy sobie jeden bandaż, to będziemy mieli jedno więcej. Do ekwipunku. Można gdzieś tu wchodzić? Bo to było... Te termity w sumie dały nam możliwość tylko wejścia troszkę wyżej, nie? A podejrzewam, że... Tam widzę komary. Gdzieś tu może jakieś wejście będzie. O, bo ja zaraz tu gdzieś spadnę. Tak wygląda, jakbyśmy tutaj mogli przechodzić. Właśnie specjalnie, bo to zrobiło. A, dobra, spadło. Żebyśmy mogli przechodzić. O! Coś widzę. Kawał. Ale jak ja tam wzejdę, to ja później tutaj nie wejdę do góry. Chociaż nie. Dobra. Jest młotek. O, a tutaj widzę chyba... Jakieś... Tajemne przejście. Chociaż to może... O! Widzicie to? Dobra, tylko weźmy sobie maczugę, bo tutaj coś może nas... Czy ja... Wszedłem właśnie na stół? Co ciekawe, tak. Bo znalazłem... Oho, słyszę. Słyszę cię tam. Jesteś w doniczce. Dobra, tylko że ja tam chyba... Nie wiem, czy ja miałem tu zwiedzać ten stół, czy... może byśmy tutaj doszli do tego krzesła profesora. Okej. Ale co się stanie dalej? Czy rdze też możemy zbierać już? Nie. Właśnie, bo do rdzy chyba był potrzebny... Dobra, bo my tu możemy zejść sobie na stół. Okej. Co się kryje pod krzesłem ulubionym naszego pana profesora? To się dowiemy w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i dzwoneczek naciskajcie w kolejnym odcinku. A co to? Roztocz kurzu. Okej. Nara.